Także, siemandero. Jezu, to siemandero jest nudne. Cześć, witajcie widzowie. Dzisiaj jestem na kanale ja, Wix. Na samym starcie powiem, dajcie łapeczkę w górę i subika. Polecam. Jestem dzisiaj w kolczastej zbroi. I zanim powiem ważną informację, pokażę wam coś ciekawego. Patrzcie, jak sobie weźmiemy trwałą miksturę krzywdy, to sobie damy tak. I będzie tak bardzo długo robiła. Przez bardzo długi czas, widzicie? Dobra. A teraz nie czas na to. Zdejmę tą głupią kolczastą zbroję. I czekajcie, bo jeszcze. O! I dzisiaj jesteśmy na Minecraftowej rozwałce. Dzisiaj będziemy rozwalać golema. O, już się kończy. I dzisiaj jesteśmy z. Pamiętacie odcinek podpalam, czy jakoś tak, z dymem ciemną wioskę, Minecraft wioska? Ostatnio były wybory w ogóle, polecam. Koń Rafał, Żelazny Golem i ktoś tam jeszcze. Łukasz Łuczasz. I dzisiaj jesteśmy z moją siostrą cioteczną, Emilką. Cześć. Z nią był ten ostatni odcinek i dzisiaj jest znowu z nią, bo akurat do nas przyszła. No powiedz coś, Emilka. Kazałaś mi być cicho. No, ale to przed chwilą. Dobra, ogólnie to mów troszkę głośniej, okej? Okay? W sensie nie krzycz, tylko tak mów troszeczkę głośniej. Ja tu dam mikrofon tutaj, żeby lepiej było cię słychać i w każdym razie, to mój jakże piękny golem. Dzisiaj będę mścił Emilkę, bo ostatnio ją golem zabił, bo ogólnie gra w Minecrafta, więc dzisiaj zabiję tego golema. No i no, tak wygląda. Wiem, nie postarałem się w ogóle. Ale no, co uważasz, Milka, od 1 do 10? 0. Głośniej troszkę. 0! Czemu? Bo nieładny wyszedł. Trudno. No, też mi się nie podoba zbytnio, ale przynajmniej jakiś jest. Kurczę. Wiesz, dlaczego mi się nie podoba? Jeszcze raz. Wiesz, dlaczego mi się nie podoba? Czemu? No bo jak odwrócisz w lewą stronę, to ta jego prawa ręka wygląda jak gruba. No troszkę tak. No dobra, w każdym razie. Ogólnie to zauważyłem parę rzeczy. Po pierwsze, przybliżę sobie troszkę. Widzicie? Tam coś jest. Cień coś zbudował. W sensie, no jakaś tajna baza. Czy cokolwiek, nie wiem, jakiś domek może, ale ja tego dzisiaj nie będę sprawdzał, nieważne. Dzisiaj walczymy z golemem, nie ma co. Budowałem go oczywiście z... nie chciałem tabliczki. Budowałem go z tych bloków. Tak go nie przyzwę niestety. Ogólnie to stała się ważna rzecz, bo zniknął mi tutaj, jak pamiętacie, tutaj był... Co było? Tutaj był taki płot ogólnie, gdzieś jakoś tak wyglądał. Tu był taki płot, a teraz go nie ma. Czemu go nie ma? Będę musiał to naprawić. Chyba więcej jest takich właśnie tych. Dobra. I też ta wyspa była zniszczona, prawda? Zawsze była zniszczona. Ona jest normalna. I tu nie ma skrzynek. Nie ma tego takiego... tego... Znaczy jego już wcześniej nie było, ale... w każdym razie, nie, ta wyspa się naprawiła, a tutaj jest bez tego, bez świateł i bez tego, że można wypaść. I to jest bardzo dziwne. Dobra, idziemy się bić z golemem. Dziś... A golem? No, za chwilę go pojawię. Dzisiaj walczymy z takimi rzeczami. Dam golemowi szybkość, będzie śmiesznie. Założę sobie złotą zbrojkę i buty kolczowe. Przyszykuję sobie wszystko, może dzisiaj zacznę od tej strony. Mam krzywdy i regeneracji. O, i zespawnujemy sobie golemiksa. Tylko muszę... To się mówi golem. No wiem, ale powiedziałem golemiksa. Jakby co, tam, jakbyś chciała coś mówić, to tutaj bliżej się przyjedź krzesłem i tutaj mów gdzieś tak tu, żeby cię lepiej było słychać. Tak wtedy powiedziałam. Okej. Okay. Bo się przesunąłem krzesłem.
Dobrze, także przyzywamy golema i jest golem. Także i game mode survival i o kurczę, rzucił się na mnie. Uciekamy. Kurczę. Ja przed chwilą zabijałem te kury. Dobra, będę miał kurczaka do zjedzenia. Jak jest? Pokojowy, musi być normalny. Gdzie ten golem? O! Jezu! Tak! Tak! Co ty robisz? Giń! Rzucam mu potki na ginięcie. Muszę naładować kuszę i w niego strzelać. O, co? Dopiero teraz? Miałem postęp? On ginie. Szybko, trzeba go za... O! Trzeba szybko wypić potkę! O nie, zginąłem! Albo nie, wiecie co? Pokażę wam ciekawostkę. Jak naciśniecie F3 i F4 naraz, to pokażę wam się takie coś. I możecie tu zmieniać. Przetrwanie, przygodowy widza, tryb widza i kreatywny. Wiecie co? Odwaliłem straszną plamę, bo umarłem. Dałem się zabić temu golemowi. Więc idziemy z nim walczyć drugi raz. O Jezu. Ale wali, ale walą pioruny. Idziemy się z nim bić! Huu! O nie, idzie tu! Jezu! Jaki on szybki! Siedzi tam! Giń! Zabiłem go! Pa! Emilka, pomściłem się. No. Jesteś z tego zadowolona? Tak. Mniej więcej tak. Troszkę głośniej mów, okej? Mniej więcej tak. Okej. Dobrze. Mogę dzisiaj troszkę mówić ciszej, dlatego, bo zmieniłem miejsce, gdzie będzie głośnik. Ale nieważne. Ja sobie te rzeczy skasuję oczywiście. Creative. Też trochę przybliżę ten mikrofon. O, tu będzie lepiej. Sobie dobra. I teraz idziemy zaobsydianować. O! To jest to? Tak, to jest to. Patrzcie, już potworów zabiliśmy. Bardzo dużo. A. Jeszcze tylko żółw. Tak się pisze żółw? Chyba. Nie, nie, inaczej się pisze żółw. Przez zamknięte, nie otwarte. Źle napisałem. Jeszcze tylko żółw, osadnik zombie i pigmen. Znaczy zombifikowany piglin. Kto to jest? Właśnie. Kto to jest? Jeszcze głośniej. Tak jakbyś krzyczała, ale cicho krzyczała. Bo jak jestem zła, to wtedy tak. Tak krzycz, ale tak cicho krzycz. Nie pamiętam, co już miałam powiedzieć. Dobra. To jest takie coś. Pytałaś, co to jest. To jest takie coś. Taka świnia, której widać pół czaszki. Która ma tutaj, nie ma skóry. Pół. Widać jej czaszkę. Kości widać i jest trochę taka zgniła świnia, której widać kości. Taka bardzo brzydka. Pokażę ci jakby nawet. Jakby baba. No, coś tak. Jakby co, jakby ktoś nie wiedział, co Emilka powiedziała, to jakby baba. No trochę racji jest. No, jak babcia. No trochę racji jest, ale nie chcę nikogo obrażać. Ten film nie ma na celu nikogo obrazić. To jest. Taki oto kolo. Taki, co ma tutaj kły. Taki, co widać mu pół czaszki i co ma złoty miecz. Jakieś rękawiczki. O. A będzie się do ciebie rzucać? No, będzie, jak go uderzę na survivalu. Ale teraz jestem na creative, więc spokojnie. Spróbuj coś powiedzieć. No dobra. To wróćmy do celu odcinka. Co ja miałem zrobić? Mam, dobra, szukam TNT. Nieważne. A po to TNT? Po no, TNT. W sensie wiem, że ty nie oglądałaś tej serii, a naprawdę polecam, bo seria jest kozacka, kto nie ogląda, to jestem bardzo zły. No to jest po to, żeby wysadzić tego
kolegę naszego. Mamy go wysadzić. On ma zginąć tutaj. Tylko żeby nam nic nie rozwalił. Jeszcze tylko weźmiemy sobie... O! I o. I rozwalił! O nie! A, bo... No nie! Ta dziura, co załatałem, się popsuła. Ile creeperów! Patrzcie! Raz, dwa, trzy, cztery! Ile creeperów? No, Emilka ogólnie powiedziała ile creeperów, bo tak niezbyt było słychać. Kurczę. Ale słabo. W sensie, myślałem, że pójdzie gorzej. Fajny wybuch był? Emilka, fajny wybuch był? Tak. Mów głośniej. Tak! Dobra, bo mnie kusi. Postawię tu troszkę trawy, żeby nie było. O, akurat pada deszcz, więc wszystko podleję. Ja tu jeszcze wysadzę to TNT i zniszczę to, żeby nie było. Że nie umiem robić wybuchów. Weźmiemy sobie o dźwignię. Albo półpłytkę. Półpłytkę nigdy z tego nie korzystam, więc akurat... A to co jest ta półpłytka? Wiesz, popatrz. Jest tu, co nie? Nacisnę. Zgniotła się troszkę. O, i wybuchła. Ona aktywuje prąd ogólnie. Półpłytka. Co ja zrobiłem? Spadłeś. No wiem, ale nie mogłem polecieć. Naciskałem klawisze. Nieważne. A to co są te komendy? To jest takie coś, tak jak na przykład popatrz. Summon Minecraft Cat. O. I pojawił mi się kot. I spadł do wody. Widzisz? O, to jest takie coś. Biedny kotek. No, biedny kotek, ale trudno. Dobra, pożegnajmy się, bo to już koniec odcinka. Krótki odcinek i taki właśnie miał być. Ogólnie do lata będą prawie codziennie odcinki, a potem już będzie ich mniej, nieważne. No, to papa widzowie. Do widzenia. Do widzenia! Dobrze. No to papa, życzę wam w ogóle miłego dnia. W sumie jak wy to oglądacie, to mniej więcej nocy. Ale tak czy siak. Papa. Nie, co ja robię? Papa. Gdzie był przycisk od... Dobra. Gdzie on? Tu jest. Papa.